Kapitan na swoich barkach nosi nie tylko wielkie nazwisko. Jak mamy fajne obrazki, to traktujemy naszych widzów jak idiotów, w związku z czym wszystko musimy zagadać lektorem. Ta reklama byłaby dużo fajniejsza, gdyby tego lektora nie było. Ale Lewandowski już tyle rzeczy promuje i jest twarzą tylu różnych, nie tylko marek, ale w ogóle branż, że ja już się w tym zaczynam wszystkim gubić. Dla mnie to jest trochę przesada. Kapitan nosi wiele na barkach. Mamy pokazane, mamy drużynę, mamy coś pokazane. Jest świetnie wykorzystane emocje w domu, są emocje na stadionie. My wiemy, że tam padła bramka, że ta nasza drużyna się pnie. Ale bardzo mi się podoba pomysł wyjścia z tego, że kapitan ma wiele na barkach, ale nie będzie miał łupieżu. Łatwo, tak? Łatwo do zapamiętania. Może kreacja myślała, że jeżeli zbudują taki patetyczny ton tym lektorem i na końcu tak to zakończą trochę takim śmiesznym tekstem. Tak, że tak to rozładują ten patetyczny ton, więc warto byłoby poznać, co twórcy mieli na myśli. Może by się stało tak, może tak, ale na pewno pewnie jest to, że ten koniec zrobił tą reklamę, tak? Na barkach kapitana spoczywa wiele. Tylko nie upierz.